dzisiaj panelem ekspertów rozpoczynamy kontrolę, która ma ocenić finansowanie przygotowań olimpijskich. Na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie Polska zdobyła 10 medali olimpijskich, ale w tej klasyfikacji medalowej jest to najsłabszy wynik od Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, czyli już od bardzo wielu lat. Wypada się zastanowić, czy wydatkowanie publicznych pieniędzy, tych związanych z przygotowaniem polskich sportowców do Igrzysk Olimpijskich, było wystarczająco efektywne. Co zrobić, żeby to poprawić? Świat się zmienia, coraz to są nowsze i oczekiwania, i wymagania w różnych dziedzinach życia. Sport, jak pokazują najlepsze praktyki, też się zmienia. Patrzmy na Brytyjczyków, Amerykanów. I sport w Polsce też wymaga wielu zmian. Właśnie z takiego zarządzania działaczowskiego, takiego od serca, które kiedyś się sprawdzało, do żelaznej konsekwencji, do zarządzania projektowego, do metod zarządzania, które mają swoje uosobienie gdzieś tam w teorii, w nauce, i tego to trzeba realizować. Jeśli dzisiaj zdobycie medalu, złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich, moim zdaniem jest pewnego rodzaju projektem. Więc dlaczego nie stosować tej samej metodologii, którą stosuje się przy wdrażaniu programu komputerowego czy budowie mostu albo skomplikowanej operacji jak podniesienie promu Concorde? Myślę, że tutaj nie ma jednego złotego środka, natomiast zapoznanie się nawet z programami szkolenia czy finansowania sportu w innych krajach, to też trzeba tutaj brać pod uwagę okoliczności i sytuacja, jaka jest w tych krajach, bo nie można bezpośrednio przejąć tego, że w Wielkiej Brytanii jest tak sport finansowany, na takich zasadach takie są programy, bo tam jest inna sytuacja. My musimy patrzeć, jak ten program dopasować do polskiej sytuacji, do tej sytuacji, która jest w naszym kraju, prawda? Czyli pewne elementy my możemy, z pewnych elementów możemy skorzystać, ale uważam, że nie można w całości przenosić programów, bo każdy program jest umiejscowiony w jakichś warunkach wewnętrznych danego kraju. Ja myślę, że Igrzyska Olimpijskie cieszą się tak ogromnym zainteresowaniem społecznym, że warto się przyjrzeć, w jaki sposób wydawane są środki społeczne na przygotowania olimpijskie. To znaczy bardziej pod kątem tego, czy jesteśmy w stanie zgromadzić więcej, bo dzisiaj nie ma co ukrywać. Ta rywalizacja światowa jest tak silna, te zbrojenia sportowe tak istotne i wymagają tylu nakładów, że na dobrą sprawę trzeba znaleźć tę zależność dobrą między środkami wydawanymi a efektywnością. Dlatego, że wszelkie badania potwierdzają, że im więcej się wyłoży środków, tym lepszy efekt. No tak, to jest taka brutalna prawda. Niestety bez wydawania bardzo dużych sum w dzisiejszym czasie nie da się zrobić po prostu dobrego sportu. My tych dużych sum nie będziemy przez najbliższe pewnie za dwie dekady wydawać, także nie możemy, tak szczerze, nie możemy liczyć, że w naszym sporcie coś drastycznie drgnie. Może nam się czasem udać lepszy występ, ale nie będzie to efektem systemowych rozwiązań. Wszystkie kraje, które chcą zaistnieć w sporcie, chcą mieć dużą liczbę medali, chcą mieć prężny sport, wydają na to olbrzymie sumy, których my nie mamy i mieć nie będziemy. Bez załatwienia podstawowych potrzeb polskiego społeczeństwa, których na tym polu mamy ciągle po prostu duże braki, nie da się wydawać dużych pieniędzy i na sport, i na kulturę. Także brutalnie, nie oczekujmy cudów, tanio się nie da robić dobrego sportu. Ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o skuteczność startu polskiej reprezentacji, to ona nie jest zła. My te 10 medali osiągamy, nie mając znacznie więcej szans. Rzecz w tym, żebyśmy kiedyś powrócili do pełniejszego modelu myślenia o Igrzyskach Olimpijskich, o Mistrzostwach Świata, o sporcie wyczynowym, jako o miejscu, które ciągnie resztę społeczeństwa do uprawiania sportu. Dzisiaj pani profesor Jolanta Rzyśko powiedziała dla mnie rzecz ogromnie ważną, mianowicie, że gdybyśmy medale uważali za pochodną zdrowego i uprawiającego sport społeczeństwa, to bylibyśmy w tym właściwym miejscu cywilizacyjnym, w jakim chcielibyśmy niewątpliwie być.
No wydaje się, że rzeczywiście, patrząc na to, co dzieje się w polskim sporcie, my ciągle jesteśmy followerami, ciągle staramy się podążać za kimś. Ja ciągle słyszę, że my powinniśmy zaadoptować na przykład francuski model sportu. Ja ciągle słyszę, jak ktoś mnie pyta, ale proszę powiedzieć, który jest najlepszy. Takiej pracy na dole nad tym, żeby wymyśleć własny, kreatywny, innowacyjny, ale jednocześnie taki, który będzie zmierzał do tego, do czego chcemy podążać, no moim zdaniem nie ma. Podkreślałem także na dzisiejszym panelu ekspertów, że oczywiście sport wyczynowy jest ważny. On daje nam te wspaniałe sportowe emocje, ale tego wyniku na poziomie wyczynu nie będzie bez tej szerokiej bazy. NIK w najbliższym czasie będzie także przedstawiał informacje wynikające z kontroli w zakresie wychowania fizycznego realizowanego w szkołach. I teraz dopiero skonfrontowanie tych wszystkich danych, pokazanie od tego rozpoczęcia, od młodego człowieka, od tego, jak potrafimy go zainteresować sportem w pierwszej klasie szkoły podstawowej i czy te zajęcia są realizowane ciekawie, po to, czy stworzyliśmy efektywny, dobry system przygotowania tych zawodników już na poziomie wyczynowym, da nam możliwość wyciągnięcia tych prawidłowych wniosków, jak poprawić efektywność finansowania systemu przygotowań olimpijskich po to, żebyśmy po Igrzyskach Olimpijskich w Brazylii mogli powiedzieć, te wyniki się poprawiły, a nie pogorszyły.